Siema, witam ponownie i dzisiaj sobie zrobimy Monolith 70 level. No i powoli jedziemy do końcówki. No tu jeszcze kilka monolitów zostanie. I stwierdziłem, że zmienię sobie frakcję, bo nie mam kurde czasu, żeby tak grindować miliony golda na jakieś sensowne itemy, a tyle kosztują jakieś droższe itemy. Tym bardziej, że za niedługo jeszcze liga w PoE startuje. Stwierdziłem, że zagram sobie tą drugą frakcję, nie grałem jej jeszcze, więc przy okazji sobie zobaczymy, jak ona działa. Dwa razy więcej przedmiotów będą mogą opuszczać mobki. Wary kręgu portalnego, czyli tu są i te... O kurde, co to? Znalezienie butów. To dobra, to są jakieś soczewki. No ale to trzeba przychylność, by farmić. I tutaj jeszcze coś jest. Oka. Ale to są te przepowiednie całe. Tylko ja nie wiem, jak to działa. Akcesoria. Posążki. Zbroje. A może zbroje. No i co? Losuj ponownie? Nie. Mam 105 przychylności. Aha, czyli ja tu potrzebuję przychylności po prostu. Na monolicie coś muszę zabić po prostu, tak? Śmierć szef. Champion areny. Ognisty licz. Czyli to jest na tym. Dobra, czyli po prostu stujemy sobie szansę na jakieś fajne itemki. Tylko oczywiście trzeba pofarmić, nie? Żeby ten, żeby dało się to poodpalać. Dobra, idziemy na monolit. Dobra, mamy Nemezis i uwaga, co się ciekawego ulepszyło. Buty, dostrojenie, czy... nie, te buty są do niczego. Kurde, też cienko. Trzy razy odporność, szansa na wstrząs. I jeszcze inteligencję ewentualnie mógłbym dokraftować. Więc może... No nie wiem, no i tak muszę to zrobić, nie? Więc zrobimy sobie. Chyba, że umrę, no to wtedy nie. A myślę, że nie powinienem. Nie no, łatwiutko idzie. Oj. Dobra. To... Aha, czekajcie, moje miejsce nie mam. To i to. W tej zbroi, co jakbym kurde inta dokraftował. Odporność fizyczna, ale no nie, no bo co. Ta zbroja ma gorsze odporności ogólnie. Jak ją ściągnę. No to jest lipa, nie? A fizycznych odporności nie potrzebuję. A tu mam fizyczne. Nie, no to nie mogę tej zbroi zmienić. Buty też bym chyba zostawił. Bardziej, że ja w nich tych jeszcze mogę wykraftować. Czyli co ja mogę wykraftować? To bym kurde zmienił, ale nie mam tego. A nie, bo to są cedeki chyba. Szybkość ruchu damy. Plusik. I życie. Dobra, no i na razie tyle. Dalej nie da rady. 71 level potrzebuję. No jest level upik i kolejny Nemezis. Omra ognia, witalne życie. Dwa razy życie. Ale stracę wtedy inta. Jest też tak średnio. Aura meteoryt to nie. Tu mamy trafienie krytyczne, odporność, odporność mana. A nie. Skip. I tu sobie damy oczywiście osłonę. Kolejny Nemezis i zobaczmy. Podczas podtrzymywania. To podczas podtrzymania to mi się wydaje, że to są te skelety typu dezintegracja i tak dalej. Channelowane. Runiczna inwokacja.
Ty. Dobra, ulepszamy. Może ten hełmik jakiś fajny będzie. Zobaczymy. Ulepszymy sobie to. Jest szansa, że ten hełmik ulepszy się fajnie. Także zobaczymy. Dobra, mamy kolejny Nemezis. Zobaczymy, jak się ten hełmik ulepszył. Niestety chyba inwokacja się nie ulepszyła. Nope. No ale dobra, wzmocnimy, zobaczymy. Jeszcze jest szansa, że inwokacja się wzmocni. Jakby ta inwokacja weszła na 7 level, na fioletowo, bo chyba może. To by było... No, to by był Game Breaker. Jeżeli może. Ale wydaje mi się, że chyba tak, powinna. Dobra. Także jeszcze jedno Nemezis trzeba spotkać. I od razu na początku kolejnej mapy kolejny Nemezis. No i wyszła lipa. Bo nie wiem nawet co poszło do góry teraz. Inwokacja jest plus 1. Nie no, kiepsko. No ale wezmę go rozwalę na szardę po prostu, ten hełmik. Dawaj wyspanie. Zwalę go na szardę, ten hełmik. Może szard tej inwokacji przyda się w przyszłości kiedyś. Chyba, że się wywalę. I oczywiście bym nie chciał. No, coraz więcej jakoś tam łopki zaczynają bić. Katalizator. Aha, bo ja miejsce miałem. Tylko jeszcze i tu mam nazbierane tyle. I ten hełmik. I rozwalamy go. Pyk. I pyk. Dostałem? Tak. Dostałem. Z dwa odłamki nawet. Ale tego już nie mogę ulepszyć, bo to jest piątka, nie? Ta, to już jest na maksa. Zresztą mam zero. No dobra. To lecimy dalej. Dobra, mamy kolejny Nemezis. I mamy tak, rękawiczki pod siłę. Zwiększony obszar. Także średnio. Mieczek, który mi się nie przyda. Jajko. Można zamienić na unikatowy przedmiot, któremu brakuje legendarnego potencjału i politkacza. Czyli tego nie mogę, tak? Czy mogę? Nie, nie mogę. Kurde. Chciałem jakiś item, który mógłbym tu wrzucić. Kurde, nie wiem czy... No przy sobie nie mam. O chuj, jeszcze kliknąłem, dobra. Nieważne. Czy przez przypadek mi się kliknęło, ja pierdzielę. Dobra, whatever. Ale chyba nie mam żadnego takiego ciekawego itema, którego mógłbym tam wrzucić. Ciekawe, jak teraz dałem wzmocnienie. Co to jajko dalej będzie? No niby tak, ale będę miał chyba tylko jedno wzmocnienie. Aj. Jebałem to. Dobra. Whatever. No i znowu jest to nieszczęsny Nemezis, który ostatnio mi skliknąłem. I wrzuciło mi to jakiegoś randomowego itemka. No ale tu nie ma nic ciekawego, co bym chciał. Ogólnie. Więc co, damy wyzwanie. No i niech będą jakieś inne itemy, nie? To sobie zrobimy na szybkość po prostu. I ten jakiś łatwiejszy się wydaje. Czy nie? No. Mieczyk, katalizator. Tego nawet nie zbieram. O, i ogólnie to wpadły levele na skillach. Mamy to. Czemu mam znowu 4 levele na tym, jak nie zmieniałem hełmu? Nie wiem dlaczego, ale te punkty się randomowo cofają, nie? What the fuck? Obrażenia za każdą zużytą runę. To chyba dawałem. Teraz. Tu już nie ma nic jakoś super ciekawego. No tą runę mam jedną. Dobra, dam to.
Fireball. Obrażenia koszmany. Tutaj dajemy co? Te 3 many to useless trochę. Ale dobra, bo tu później mogę iść. Cyk. I teleporcik. Odporności. No i tyle, idziemy dalej. No dobra, robimy questiki. 2 questy. No i później bossik pewnie. Pierwszy questik polega na tym, że chyba mamy znowu te mini bossy zabić. Zwęgari całe. Tyle razy ich biłem. To jest masakra normalnie, nie? Znajdź osadę. Czyli teraz mam iść do góry. To chyba tyle to będzie. Dobra, no i tu muszę z ziomeczkiem pogadać. Pyk. Tyle. Pierwszy kościół gotowy. Nagroda. Syp. Idziemy po drugiego. No a tu znowu trzeba chodzić, kurde, i klikać po NPC-ach. No i ten kościół już był, tylko teraz jest chyba po prostu więcej. Więcej tych celów, nie? Większą ilość miejsc muszę pójść, o. No i level upik, 70 level wpadł właśnie. No i dobra, kwestie gotowy. Nawet szybko poszło. Myślałem, że dłuższy będzie. No i zostaje ostatni, czyli prawdopodobnie bosik kolejny. Dobra, idziemy na bosika. Zobaczymy, co za bosik teraz. Jakieś legowisko jakiegoś typa. Ale nie kojarzę tego bossa, zaraz zobaczymy. A, dobra, tego bossa kojarzę. On jakiś gigatrudny nie był. Tylko takiego kumpli muszę najpierw rozwalić, bo oni troszkę nawet biją. Nie pamiętam też do końca, co on robił. Dobrze, kiedyś go robiłem. Wtedy jeszcze nie było spacji. Ja radzę z spacja, więc też powinno być dużo łatwiej. Z tym bossem. Ogólnie przez tą spację to chyba dużo bossów jakby ułatwili przez to, nie? Takie mam wrażenie. Bo te stare bossy, które były przed wchodzeniem tego dodża, one były robione. Nie były robione z zamysłem, że każda postać będzie miała dodża. Każda postać ewentualnie ma movement skilla, ale ten movement skill ma zawsze swój cooldown, nie? A te dodże, no to mają giga mały cooldown jednak. Także praktycznie każdego skilla od tego bossa można uniknąć dodżem. Plus jak jeszcze mamy movement skilla, no to dopiero easy, nie? Tak mi się wydaje. Gdzie on jest tutaj? Ale on też jakoś super dużo nie bije. Chyba, że ja dobrze wszystko unikam. Ale nie wiem. Dobra, ostatni jego shield. I za niedługo powinien paść. A wydaje mi się, że jak go robiłem melakiem na poprzednim sezonie, to było ciężej. Ogólnie melakiem jest dużo ciężej. Już takim magiem. No i dobra, mamy to. Uręczny miecz, wzdygan, włócznia. Nie chcę nic. To co mam wziąć? Nie wiem, wezmę to. Whatever. Buciki poleciały jakieś. Jakie? Brakujące życie jako osłona, ochłodzenie co 3 sekundy, szybkość ruchu. Chyba takie średnie, co? Dobra. Wyjdziemy sobie jeszcze. Cyk. No i tyle. 7-0 zrobione, teraz mamy 7-5 i 8-0. No. Póki co tyle.